Jaś w ogóle nie chorował, więc nie było potrzeby bycia u lekarza i... Ale proszę pana, tutaj nie chodzi o wizyty, kiedy dziecko jest chore, tylko o podstawowe badania i szczepienia. Bez przesady, to zbędne formalności. Ale szczepienia to nie są formalności, to jest poważne zaniedbanie z państwa strony. Przepraszam, no nie wiedziałem, że minął termin, ale szybko to nadrobimy. Jakie nadrobimy? Przecież za chwilę musimy dokończyć nagrania z planowania wyjazdu do Afryki, a za 2 tygodnie mamy podróż stopem przez Mołdawię. Nie mamy czasu. Ale muszą państwo znaleźć czas, bo zdrowie dziecka jest teraz najważniejsze. Jeżeli się okaże, że złamanie jest poważne, to może być konieczna interwencja chirurgiczna, a wtedy będą musieli państwo stawić się tutaj na kontrolę i zostać z dzieckiem w przypadku, gdyby coś było nie tak. Rozumiemy się? Nie będę odwoływała takiego wyjazdu z powodu byle ręki. Wsadzi się w gips i tyle. No nie dajmy się zwariować. Pani nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Naraża pani zdrowie, synka. Ja nie mogę biernie patrzeć na to, jak dziecko jest zaniedbywane.